Międzynarodowe Centrum Kultury od 20 lat, od początku swojego istnienia, konsekwentnie i nie przypadkiem prezentuje awangardę niemiecką w naszej galerii. Ta sztuka jeszcze przed 20 laty była dla polskiej publiczności praktycznie egzotyczna. A przecież bez tej sztuki nie można zrozumieć sztuki XX wieku. Nie można mówić o awangardzie i nie można mówić o naszej europejskiej nowoczesności. Ale ta wystawa jest niezwykła. Ona pogłębia nasze myślenie o naszych zachodnich sąsiadach. Ona prowokuje do niezwykłej refleksji na temat zbrodni totalitaryzmu, na temat tego wszystkiego, co dla wielkich niemieckich artystów, dla środowisk intelektualnych, dla niemieckiej awangardy lat 20. i 30. oznaczało nazwisko Adolfa Hitlera. Czym dla nich była III Rzesza, na czym polegało polowanie na awangardę, które stało się po 1939 roku również naszym polskim losem, naszym polskim doświadczeniem. I ta wystawa pokazuje, że myśmy już przezwyciężyli balast tej naszej trudnej historii XX wieku i dzisiaj możemy razem i bez kompleksów mówić o wielkiej sztuce i o tragedii, która jest już za nami. Wir haben in den Anfängen der Planung dieser Ausstellung haben wir darüber nachgedacht, ob man die Kunstwerke mischen kann, ob man polnische und deutsche Künstler direkt nebeneinander stellt. Und aufgrund dessen, weil auch eben diese historischen Umstände so wichtig sind, haben wir uns entschieden, das zu trennen, um einfach klarzumachen, dass es etwas anderes ist. Also wir sind gleichberechtigt nebeneinander und trotzdem sind die historischen Umstände anders. Und die Verfolgung ist auch eine andere, denn im polnischen Teil, Monika Rüdiger wird es erzählt haben, ist einfach die grundsätzliche Ablehnung alles Polnischen der Hintergrund, was im deutschen Teil nicht der Fall ist. Im deutschen Teil gibt es die Ablehnung von Juden, von Andersdenkenden, von andersartigen Menschen, von modernen Künstlern und von Widerständern, von widerständlichen Künstlern. Die Ausstellung folgt einer thematischen Aufteilung. Das heißt, im ersten Teil beschäftigen wir uns mit Künstlern, die kritisch waren. Sozialkritisch, kriegskritisch. Im zweiten Raum mit Künstlern, die sehr modern waren. Und im dritten Raum beschäftigen wir uns mit Künstlern, die ins Exil gegangen sind, deren Werke hier verboten wurden in Deutschland und ja, die nun ein anderes Leben führen mussten und wie die Wege waren und was für eine Kunst sie hatten. Und der vierte Teil beschäftigt sich dann mit dem Widerstand, das heißt Widerstand deutscher Künstler in ihrem Werk, wie sie sich gegen den Nationalsozialismus gerichtet haben. Ponieważ wystawa dotyka bardzo bolesnego tematu, jakim jest prześladowanie artystów w czasach reżimu nazistowskiego, pomyśleliśmy, że byłoby ciekawe przyjrzeć się, co stało się z naszymi twórcami w momencie, kiedy we wrześniu 1939 roku nazistowskie Niemcy zaanektowały nasz kraj, podbiły i znaleźliśmy się pod okupacją hitlerowską. Polscy pisarze, artyści, malarze, muzycy byli poszukiwani za to, że byli Polakami. To była podstawowa kwestia. Chodziło o to, żeby wymazać z kart historii państwo polskiego kulturę. W związku z tym na celowniku znalazła się inteligencja polska jako elita, która może być niebezpieczna. Udało nam się sprowadzić z Muzeum Sztuki w Łodzi prace, które odczytujemy na spisach inwentarzowych, które mieszczą się w archiwum Muzeum Sztuki w Łodzi, gdzie właśnie ci artyści zostali naznaczeni tym mianem Entartete Kunst. I między innymi pokazujemy dokładnie trzy prace, które odnaleźliśmy w tych spisach. To jest głowa Tytusa Czyżewskiego, Wacława Wąsowicza, graczy w bilard i Konrada Winklera, portret żony. Między innymi pokazujemy tu wybitnych twórców żydowskich, Romana Kramsztyka, Geles Eckstein, Jana Gotarda. To byli ludzie, którzy nie tylko byli sławni na arenie polskiej, ale to byli ludzie, którzy istnieli w obiegu sztuki międzynarodowej tuż przed wybuchem II wojny światowej. Ich freue mich natürlich ganz besonders, dass die Ausstellung innerhalb des Polen-Nordrhein-Westfalen-Jahres auch in Deutschland gezeigt werden kann. Das ist eine große Chance für Deutschland, denke ich, und auch für die polnischen Künstler, die einfach noch nicht so bekannt sind bei uns.
ja, einfach noch einen Schritt weiter geht in der Kulturgeschichte und in dem, was die Nationalsozialisten eigentlich vorhatten. Und ja, dass man dafür einfach noch mehr ein Gespür bekommt, was totalitäre Systeme anrichten können. Das gerne auf Augenhöhe zeigen wollen, das heißt künstlerische Qualität in Polen während der Nazizeit und in Deutschland. Es sind beides vergleichbare Schicksale der einzelnen Individuen und ich freue mich sehr, dass diese Ergänzung, wie Sie sie selbst genannt haben, hier unsere Schau durchgeführt wird, damit eben auch deutlich wird, dass beide Staaten, die damals unter den Nazis gelitten haben, Deutschland selbst oder jedenfalls die Künstler, die nicht für die Nazikunst sich eingesetzt haben und eben die polnischen Künstler auch. Das ist ein wirklich wichtiger, ganz besonderer Teil deutsch-polnischer kultureller Zusammenarbeit. Wystawa będzie prezentowana w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury aż do 29 stycznia. W tym czasie zapraszamy Państwa nie tylko do oglądania wystawy, ale także do korzystania z naszej oferty bogatego programu towarzyszącego. Oprócz czwartków z awangardą przygotowaliśmy także program edukacyjny dla dzieci. Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i liceów. Przygotowaliśmy bardzo atrakcyjne tematy tych lekcji, oczywiście nawiązujące do tematu głównego wystawy. Przygotowaliśmy również program dla seniorów. Zapraszamy wszystkich Państwa już teraz na dzień otwarty. Jak zawsze wiele atrakcji i wstęp wolny na wystawę. Będzie to swojego rodzaju rozszerzenie jej tematycznie.